Cześć, godziny, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku bonusowym, bo jak wiecie, w czerwcu filmy są codziennie vlogi i będę Wam się starała dodawać też jakieś filmy bonusowe po południu. Idźcie właśnie taki film, widzicie, jak po tytule już wiecie, o czym jest, także nie ma żadnej niespodzianki, będzie recenzja kremu BB marki Dr. G. Dokładna nazwa to jest Super Light Brightening Balm SPF 30 PA++. Ja dostałam paczkę, widzieliście na pewno w jakimś vlogu kilka dni temu, właśnie od marki Dr. G Polska i byłam rzeczywiście taka zaszczycona trochę, że mieli ochotę właśnie mi to wysłać, ponieważ mówili, że cenią moją opinię, że lubią moje testy, cenią moją szczerość, dlatego bez obaw mieli ochotę coś mi wysłać. Wybrałam sobie trzy produkty, o nich będzie kiedy indziej, ale dzisiaj o tym kremie BB. Pokazywałam Wam wcześniej we vlogach, jak on wygląda na mojej twarzy, na snapie. I naprawdę super. Dla mnie to jest oczko wyżej jak Misza. Misza trochę spadła z pierwszego miejsca na dzień dzisiejszy, ponieważ tutaj jest dużo lżejsza konsystencja i naprawdę bardzo ładnie wygląda na buzi. Ale może kilka słów o tym, co mówi producent. Ja mam sobie linki, gdzie możecie te produkty dostać. Cena jest dosyć wysoka, bo to jest na promocji około 86 zł, ale to jest 45 ml, nie minut, nie mililitrów produktu. I tutaj już Wam mówię, co mówi producent. Super lekki krem BB o niewyczuwalnej na skórze konsystencji i bardzo jasnym odcieniu kremu BB. Bo czy ja tu mam jakiś odcień? Ktoś mi to, czy to jest jakiś odcień? Chyba tu nie ma odcienia, to jest po prostu takie opakowanie. Ja tu nie widzę żadnej nazwy odcienia. I na stronie też po prostu występuje ten krem bez opcji kolorystycznej. I czytamy, multifunkcyjny krem BB, działa rozjaśniająco na skórę i ochrania i chroni przed słońcem, SPF 30 PA++++, działanie rozjaśniające, tak bardzo bym sobie tego życzyła, chociaż już trochę moja cera, może jak widzicie, dochodzi do ładu i do składu, ale to po czymś innym. Wybielający efekt, potwierdzone wybielanie funkcji BB przez zawartość, uwaga, arbutyny, SPF i tutaj jeszcze mam napisane podkład. Zakrywa niedoskonałości i tworzy uczucie lekkości. Zawiera różnorodne składniki botaniczne, które łagodzą podrażnienia i wygładzają powierzchnię skóry. Czy coś tutaj jest jeszcze? Sposób użycia. Po zastosowaniu podstawowej pielęgnacji równomiernie nałóż odpowiednią ilość kremu Super Light Brightening Balm, wklepując go aż do całkowitego wchłonięcia. Czyli wklepując no to palcami. Też słyszałam w ogóle opinię, że kremy BB najlepiej jest właśnie stosować palcami, ponieważ kremy BB najbardziej właśnie ciepło naszych dłoni. Ale tutaj jeszcze z boku mam moją nudową gąbeczkę, gdybym miała tutaj się trochę doklepać. Dobra, opakowanie Wam pokazałam, wygląda taka trochę pastowata tubka. Myślę, że całkiem zgrabna, mamy 12 miesięcy na zużycie i co, i jedziemy. Już Wam tutaj pokażę, jak wygląda kolor. Kolor wygląda w ten sposób. Coś takiego, czyli taki dosyć jasny. Ja bym nie powiedziała, że on wpada w szare tony. On ma takie tony neutralne. Trochę jest taki, nie wiem, czy jest to żałobny, neutralny. Może jak się ma przy Miszy, bo chciałbyście pewnie zobaczyć, jak się ma jeden produkt przy drugim. Oczywiście sobie nie wziąłam chusteczki, ale zaraz tutaj jakoś o to ogarnę. I jak on się ma przy Miszy, no to Misza przy nim jest zdecydowanie ciemniejsza. Z tym, że Misza się u mnie dopasowuje do odcienia mojej skóry. Może po prostu tutaj ściągnę teraz ten krem. I dobra, mamy tutaj produkt z Dr. G i powiem Wam, że on ma dużo lżejszą konsystencję. Moim zdaniem jest bezzapachowy i on między palcami jest taki właśnie bardzo lekki. To jest po prostu bardzo lekka konsystencja. Porównałabym ją może do tego podkładu od Charlotte Tilbury, który mam Light Wonder, Super Light Wonder, wiecie, który mam tylko jeden, także już tutaj Wam pokażę, jak on wygląda na skórze. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo jasno, ale on się fajnie dopasowuje. No, szkoda, że nie ma pompki, bo ja bym chciała wszystko z pompką, bo tutaj za chwilę tak córka młynarza, podejrzewam, wyglądała, ale już wiem, że ten kolor się dopasuje i nie będę aż taka blada. Próbowałam go też już aplikować pędzlami, ale nie. Zdecydowanie bardziej lubi ciepło dłoni i powiem Wam,
że bardzo przyjemnie się łatwo go rozprowadza. On nie zastyga, on nie jest matowy, to jest taki rozświetlający krem, który moim zdaniem ma bardzo porządne krycie. Zobaczcie nawet, o teraz mam powtórkę młynarza, zobaczcie nawet te plamy pod oczami, myślę, że jak na krem BB, to są naprawdę bardzo porządnie przykryte i kolor skóry jest wyrównany i na cerze on jest taki wtapiający się. Moim zdaniem go na cerze nie widać, to oczywiście przy tym nosie to trochę to gorzej wygląda. Mam jeszcze takie pozostałości i suchych skórek po moim ostatnim przeziębieniu w okolicach nosa, ale moim zdaniem on ich nie podkreśla. Tak jak mówię, przyjemna formuła, łatwo się ją rozprowadza i bardzo naturalnie, fajnie wygląda na skórze. Zawsze będę pewnie niebieska. Trochę tu dziwnie wygląda pod oczami. Z reguły nie daję pod oczy, ale tutaj wam może tak na poczet testu pokażę, jak to wygląda, żeby była taka bardziej kompletna. I nawet tutaj na powiekach też myślę, że całkiem fajnie ten kolor przykrywa. Używałam go z dwoma pudrami. Używałam go z pudrem z Hourglass oraz z pudrem z Yoko i pomyślałam, że widzicie, jak już tutaj jest ten kolor wyrównany, to tak od szyi się nie odcina. I jest to jasny kolor, także jak jesteście w takiej kolorystyce jak ja, bym powiedziała w MAC-u do NC20 maksymalnie, to myślę, że to może być fajny krem dla was. A jeśli jesteście ciemniejsze, to może po prostu więcej bronzera i będzie dobrze. No nie uważam, żeby się odcinał. Nie uważam, żeby się odcinał. Uważam, że wygląda naprawdę ładnie. Ma to takie błyszczące, zdrowe wykończenie na twarzy. Nie wiem, może wezmę sobie jeszcze tą gąbeczkę, tak trochę się doklepię, chociaż za bardzo nie ma tutaj czego moim zdaniem doklepywać. I naprawdę ja nie czuję, że miała cokolwiek na skórze. Nie czuję, że miała taką porcję kremu, czy że miała podkład. Taka komfortowa mgiełka. I co? Pomyślałam właśnie, że w tym teście nie dajemy korektora pod oczy, damy korektor pod oczy. Także ja wykończę swój makijaż, nałożę na twarz puder. Pomyślałam, że dam puder z Yoko, ponieważ po pierwsze był ostatnio w ulubieńcach i po drugie jest dla was bardziej dostępny niż ten z Hourglass i jest, no jest w stanie, fajnie się sprawdzę. I on jest trochę, widzicie, on ma kolor, bo to jest odcień 2 beige, także on może trochę przyciemni, nie będę aż taka jak córka młynarza. Także nałożę korektor i puder, to się wam pokaże. I tak to wygląda po przypudrowaniu. Myślę, że naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie, ponieważ puder ma lekki kolor, już nie jestem aż taka blada, jak byłam przed chwilą. I co widzę? Nie widzę efektu maski, widzę dalej to takie lekkie, zdrowe błyszczenie skóry. No myślę, że to naprawdę fajnie przebija. Pokażę wam jeszcze na zbliżeniu, jak to wygląda. Można jeszcze większym w tą stronę kręć. Nie uważam, żeby ani podkład, ani puder był jakoś widoczny na cerze. Nie ma tu takiego efektu właśnie mocnego przypudrowania. Pod oczami też całkiem porządnie, no ale pod oczy dałam jeszcze taką cienką warstwę mojego ulubionego korektora, którego chyba nigdy niczym nie zastąpi, chyba że znajdę coś naprawdę lepszego i tańszego. Także tak to wygląda na chwilę obecną. 10:40, także 10 minut już do was nawijam. To zresztą pewnie widzicie, po jednej stronie czas leci. Także ja jeszcze skończę makijaż, wykończę go, że tak powiem. Pokażę się wam szybko i później będziemy się łączyć za kilka godzin z podsumowaniem, jak te produkty wyglądają, jak wygląda krem BB. Ale podejrzewam, że będzie dobrze. Makijaż mam skończony. Jak widać, szybko co mam na sobie, bronzer z Too Faced, róż, to jest Make Up Revolution Love Me The Best, ta seria wypiekana, przepiękny kolor, rozświetlacz MAC Soft and Gentle, dosyć dużej ilości na policzki i też gdzieś na powieki, jaki taki ekstra cień i na ustach coś, co zgarnęłam wczoraj na wymiance właśnie z wami na naszym spotkaniu, przepiękna pomadka, myślę, że bardzo mi pasuje taka różowo-brzoskwiniowa. To jest odcień Catwalk, a marka to jest chyba Bella Pierre Cosmetics, coś takiego, mi się wydaje, że to jest jakiegoś Glossy Boxa pomadka, ale jest no prześliczna, bardzo kremowa, także nie wróżę jej zbyt długiej trwałości, ale wygląda ładnie, dlatego miałam ochotę ją sobie tutaj zaaplikować, także dobra godzina, widzimy się wieczorem, przyjdę wam się pokazać, jak utrzymał się krem BB, jak wygląda moja cera.
Także widzimy się za 2 godzin, a dla Was za sekundę. Pa! Kochani, godzina 19:30. 9 godzin, chyba tak, od 10:30 chyba zaczęłam dla Was ten filmik. Także myślę, że odpowiednio długi czas, biorąc pod uwagę, że naprawdę dzisiaj miałam długie zakupy, długie stanie przy garach, później jeszcze sprzątanie, rozwieszanie pranie, oglądanie chyba 6 odcinka Gry o Tron, ale przy tym się za bardzo nie zmęczyłam, także było intensywnie. 9 godzin zleciało, teraz czekamy na znajomych, ponieważ dzisiaj mam taki spontaniczny wieczór pod tytułem Monopol plus dodatki, także będzie wieczór, fajny wieczór gier. Na pewno będzie fajny. I powiem tak, to jak wygląda moja twarz, nie mam teraz najmniejszego problemu, że muszę teraz jeszcze doszukować kilka rzeczy, nie czuję potrzeby jakiegoś nie poprawiania makijażu czy zmywania, bo jest taki zmęczony i znoszony. Uważam, że cera naprawdę dalej wygląda bardzo, bardzo fajnie. Przy okazji no, z rozświetlaczem, gdzie dzisiaj pojechałam, ale rozświetlacz, bronzer, róż, wszystko jest ładnie uważane, naprawdę utrzymane i bardzo, bardzo mi się podoba, bo wygląda dalej świeżo. Mimo, że go noszę 9 godzin, przybliżę się i Wam pokażę, no bo to myślę, że ma sens. Proszę bardzo, okolice nosa i ust może niekoniecznie bierzmy pod uwagę, ponieważ dalej jeszcze trochę się smarkam, że tak powiem. No i jadłam obiad i gdzieś tu mogło mi to posłodzić, ale zobaczcie, jak on naprawdę ładnie wygląda na cerze. Nie zrobił się ani ciaskowaty, ani za ciemny, po prostu nie stało się z nim nic. No zobaczcie, jak on ślicznie wygląda. Czoło też, wiecie, że naprawdę potrafi się mega mocno świecić, a to... Nie jeden podkład, który naprawdę kosztuje grube pieniądze, wygląda tak po godzinie od aplikacji, także naprawdę dla mnie wow. Sami ocencie. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jestem przekonana, że będę teraz często z tego produktu korzystała. Przy okazji myślę, że to jest fajny produkt na teraz tą pogodę, która się zbliża. W Polsce, z tego co wiem, macie dzisiaj 30 stopni, u nas dzisiaj było 14, także no, różnica niezła, ale SPF, jakie tutaj mieliśmy, 30, PA++, muszę rozpracować to PA++, powiem tutaj teraz napiszę, co to znaczy, bo w końcu przydałoby się to sprawdzić. Krem BB, tylko to oryginalne, azjatyckie, koreańskie, nie takie z drogerii, takie nie wiem, z Rimmela, z Maybelline, to nie są, to są takie podróbki, to są takie drogeryjne, ale to oryginalne kremy BB, azjatyckie, mają naprawdę bardzo dobre właściwości, takie wybielające, no bo wiecie, Azjatki, one są być bardzo jasne, taką mieć idealną cerę, także to jest taki beauty balm, czyli właśnie produkt taki upiększający z kryciem, z SPF-em i ja jak najbardziej, z mojej perspektywy mogę Wam go polecić, ponieważ bardzo ładnie wygląda, moje buzi super się otrzymuje i czuję się z nim komfortowo, nie czuję go też na buzi, czasem podkład może wyglądać w miarę ok, ale może być taki, wiecie, czuć, taki być lepiący, nie, ja tutaj nie mam żadnego problemu z nim, uważam, że jest naprawdę fajny i nie stresuję się tym, że przed jeszcze kilka godzin jeszcze będę musiała z tą twarzą, właśnie z tym makijażem siedzieć przed moimi gośćmi, także moja recenzja, już wspominałam na początku filmu, będzie pozytywna, bo to już jest któryś dzień rzędu, kiedy go noszę i naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Zobaczę, czy nie mam właśnie pojemniczków jakichś, może zrobię moim dziewczynom próbki, takie odlewki, które do mnie przyjdą, także może tego delikwenta na razie odstawię do szuflady, bo może jak pamiętacie, mam tutaj jeszcze cztery inne kremy, właśnie takie miniaturki kremów BB, miniaturki, ale jakże zacnej wielkości. Oczywiście każdy na stronie jest trochę inaczej opisywany, bardzo chętnie to sprawdzę, czy jest między nimi jakaś różnica, bo tutaj z tej samej wersji mam jeszcze jakby oryginalny, bo ten, który mam, to jest Super Light czy Light Plus, jak się nazywa? Super Light, lżejsza wersja. No i tutaj mamy jeszcze trzy inne i te próbki tutaj, jakie te próbki mają pojemność? Widać, że są 15 ml, o, czyli naprawdę sporo, nie wiem, czy mi się dobrze, że to są piątki, ale to są 15, także takie kolejne kremy będę chętnie używała, dawała Wam znać, nie wiem, czy okażę, zrobię oddzielny test, czy gdzieś we vloga to wrzucę, czy gdzieś Wam napiszę o tym na Instagramie, także obserwujcie mnie wszędzie, ale ten pierwszy krem BB marki Dr. G bardzo mnie zaskoczył, jestem zadowolona, no widzicie jak wygląda, nie ma tutaj co czarować ani dorabiać żadnej filozofii, po prostu wygląda bardzo dobrze, jest komfortowo, no nic się z nim nie stało, nie chcę się powtarzać, zobaczcie, kciuk w górę, jeśli mi się Wam podoba, widzimy się w kolejnym filmiku, buziaki, godziny, trzymajcie się, pa pa.